czekają, no, otwieraj ta świeta. Dobra. Dawaj te bestie na stół. Dobra. Najpierw trzeba zrobić porządek, żeby tutaj, wiesz... Chociaż na tej... Jakieś kropelki. Zapalimy światło. To nie było, ale zamknę drzwi. Dobra, słuchajcie. To co, rozpakowywać? Patrzcie już ile tutaj rozpakowujemy, tylko muszę jeszcze znaleźć nożyk. Nie waść, wstydło oszczędź. Jedynka, pierwsza. Mówisz? Rżniesz mnie, rżniesz mnie. Nie no, piksaj się było, nie? Aha. Nie po gałkach, Janek, nie po gałkach. Adam pewnie wie, co tu jest, nie? Tak, tak. Miałem 5 minut poczekać na Krzyśka. Jest Krzysiek już. Kurde, się normalnie aż spociłem. Jakby to ja to nagrywam. Nagrywasz? Ja też to nagrywam. Ja tutaj krzyki wydaje zachęcające się do rozpakowywania i się okazuje, że jestem przemiotowany. Unboxing. Pokaż pan te małe bułki. Nawet mój dziecko się przyglądał, zobacz. Nie, solidnie zapakowane. A w ogóle ta paczka ten słabszy? Nie cały tydzień. Wiecie dlaczego taki mam szeroki wachlarz taki? O, Adam, widzę, gdzieś mnie ten tak, na piątek. Tak, czym większy smród, tym szerszy wachlarz. To najlepszy sposób, że się prawda? Ładnie. Alek, zostaw, na sufit się przyda. O kurde, panie, to waży. Janek, jak wiesz, to wyciśnienie lepiej. Czy tam ci nie urosło za mocno? Sprawdzić? Sprawdzić, ile mam? Dużo mam. No i ten też przyspieszyło. Uwaga. Aha. Nie wyjdzie tak. Adam, to będzie twoja wina. Jak Janek to za mało dostanie. Nie dostanie. Wina razy dwa. Nie dostanie. No wiem, to jest ten mini tower tam. Tak. Tylko trzy razy ciężejszy. O, coś takiego jeszcze wypadło. Janek, to są podzespoły do tej płyty głównej, którą ci tam wsadziłem. No. Jakiś blawik. Masz tą płytę, czy nie? Nie widzę tutaj nic więcej. Tu jest jakiś wtyk, dławik. Bato. Bato. A pokaż go do kamery bardziej. Już ci pokazuję. To na podstawce jakby filtr jakiś, nie? Tak, to może to nie do mnie paczka. Nie. Jak podstawka z lampy? Tu już jest pusto. A była otwierana ta paczka? Chyba żeby coś. Chyba żeby miało drugie dno. Nie ma. Dobra. Pewnie rozszabrowane jest. A co, jeden jest pusty karton, tak? To w tym foliowym roku to jest do radio, tak? Dobra, okej. Okay. To jest paczka z numerem 1, Janek? Tak, jedynka. No to w tej jedynce powinna być jeszcze płytka taka drukowana duża, jej nie ma, tak? No zaraz zobaczymy, tam na razie nic nie widziałem. Ona luzem była, czy tutaj zafoliowana? Ona była na górze położona, wiesz? To nie ma.
A taka miała pokazać, że tam była? Nie ma. Nic nie było. Wiesz co, zobacz, Janek może jest na spodzie zupełnie tej paczki. A jak to ciągali, to przełożyli może ją. Wyjmij te pianki. A nie, to mogą złożyć tak założone takie pianki. To wyciąga jedną i sprawdza. Na pewno była otwierana, ja już widzę, że była otwierana. Nie ma. A może w drugim kartonie jest, słuchajcie. Może w drugim kartonie złożyli. Chyba, że trzeba obalić. No. Wiesz, otworzyli te paczki jako od jednego do jednego. Zaraz, zobaczymy. Dobra. A weź jeszcze odwin te radio, może tam gdzieś jest zawinięte. Zaraz, będziemy dalej rozpakowywać. Tak jest. A ona była większa rozmiarami od tego, od tego radia, czy... Nie, ona była tak mniej więcej to te same rozmiary. Okej. Okay. Ale nie ma tej deklaracji, którą ja tam napisałem, kiedy tą kartę, która na górę leżała. To kto? Bardzo... Ta była otwierana na pewno. Karton, no. Deklaracja zdała egzamin, ale... Zdała, tylko wiesz, pociągnęła za sobą co innego, no nie? Tak właśnie. Może nie można. Ale oni nie mogą tego tak fizycznie sprawdzić, czy to jest sprawne, czy nie. Człowieku, mogą wszystko. Do naprawy, tak? Tak, tak. Uwaga. Ale jak? Radiostację bez anteny sprawdzić, bez obciążenia. Nie ma klapki. Ale nie chodzi o to, że wiesz. To jest zasilacz wewnętrzny w tym radiu? Tak. A, czy w ogóle świeci, tak? A to generalnie jest na 110, jest na 120, tak? To tam niwersalny jest. Aha. Jest tylko gołe radio. Janek, może w drugim kartonie, spokojnie, ale na razie. To jest zamienione, bo tutaj powinno być to drugie radio w tej paczce. Ja już widzę, że to jest zamienione. No, także płytka się znajdzie. To jest, proszę was, 520 TS. 520. No to okej, to będzie wszystko w drugiej paczce. Kenwood TS 520. Janek, to od razu pakuj ten karton i możesz do Anglii wysyłać wtedy. Niepotrzebnie rozwijałeś. Ja tam, ja sobie poradzę, ja sobie rozwinę sam tam, nie odlepiaj tam. Dobra. On ma nóżki, tak? Także może stać tak. Drugi karton. Papier. Old Kenwood Radio Valve. Stare radio Kenwood. Dobra, Janek, tu jest ta płytka, to jest najważniejsze. To jest ta deklaracja, tak? Tak, tak. Dobra. Jedziemy dalej. Ta-da! To jest, prawda. Tam Janek, w takich małych torebeczkach będą różne elementy. Widzę. Poczekaj. Janek, wiesz, palce jak stickersy, nie? Tak, kurde, ze mnie cieknie straszki. Uważaj
nie połamie z tej radości. No, będziemy składać, słuchajcie. Wszyscy składali ostatnio harlekiny, a ja będę komodorka składał. Ale masz materiały na filmy teraz, ty kochajcie, Janek. No, panie, będzie dobrze. Zobaczcie. Komodore 64. Jestem ciekaw, czy wejdzie. Jestem ciekaw, czy wejdzie. Nie, idę. To jest to samo. Te same sloty, wszystko jest to samo, nie? Tylko tam inne pamięci wchodzą, nie? Tak, to jest do samodzielnego montażu. Commodore 64. Czy większe? O tego użyjemy jako dawcę. O, bo ten ma obudowę pękniętą. On chyba nawet jest otwarty. Nie jest otwarty. Jeszcze później pogadamy o cenie, jak tu wychodzi cały taki zestaw do złożenia. Komodor? Trochę wychodzi pewnie, nie? Dobra, okej. Niech to sobie leży. Płytka fajnie. Będziemy rzeźbić. A tu nie ma tak wcale dużo lutowania. Mniej niż w harlekinie. Nie, tam jest bardzo mało, naprawdę. Ta płytka jest tak zrobiona, że tylko pola lutownicze, te które, które elementy musisz wsadzić i naprawdę nie ma tego dużo. No okej, okay. Tutaj widzę... Te główne stelaki tam masz, ten PLA i tego Wika, to tam... Tu właśnie widzę, że tutaj są jakieś elementy już, Adam żeś przygotował. C64. Elektrolit, caps, kondensatory. Tam niektóre elektrolity, masz niektóre rezystory, takie wielkie. Rezystory, dwa wiki. Krzysiek, słyszysz mnie? Bo mnie tam wycięło przed chwilą. Tak, słyszę. Słychać. Powiedz mi, ten model kalkulatora to jest 83+, tak? Dokładnie tak. A tu słuchajcie, jest tak. Przepraszam, już nie zajmuję. Słuchajcie, jest, no, rezystorki te 10 rezystorków, jest SID, tak? Tak, tak. Resztę będę miał. Tylko ważne jest, Janek, żebyś wciągnął schemat do tej płyty głównej. Tam masz numer na tej płycie, 466 końcówka, to musi być dokładnie ten schemat. Tak. Ja wiem, kojarzę. Kojarzę. Dobra, ściągniemy. Ekstra są części, są elementy. Skąd ty to, Adam, wyskakałeś? Uwaga, coś tu mam. Niesamowicie, że cały taki zestaw już od płytki sam. Astatic. I ten zestaw grała. Teraz. To najważniejsze. No i teraz najważniejsza rzecz. Kabel. Kabel, trzeba tutaj go będzie przerobić na 220, bo on ma chyba bodajże inne wtyk, inne piny na 220. Ta gruszka tak jest, ja. Uwaga, wyciągnijmy. Ale ważne. Pięknie, Janek, jeszcze te trzy paczki od Adama i sobie domo cieplisz. No. Kurde, ekstra bajka, fajnie. To teraz już ma na garaż. Teraz idzie z odpakowaniem. Będzie to sprzęt na działkę. No
No panie, to te klasy. No, już prawy i lewy kanał, bardzo ładnie. I rączki, a także piękny Walkman. I dwie... Jak dwie spowary. O! To to z tego Kenwooda wypadło, o to. A to jest Walkman z radiem? Tak, każdy tu. Kanał osobno strojony. Walkman z radiem. Mówię, że to z tyłu, to jest dwora, bez tego połego ci nie pójdzie. To idzie tu na razie. To idzie tu na razie. Taka dwora jest brak morku do korektora. Coś takiego tak. Na odwrót. Janek, zrób zbliżenie na terenie. Zaraz. Myślisz, że ja się do tego live'a nie przygotowałem? Też się przygotowałem. Ale ślicznotki. Ale ślicznotki. Też się przygotowałem. Ta-da. No. Tylko końcówkę o, trzeba zmienić. O panie, wypas. Końcówkę trzeba zmienić. Halo, Mayday, Mayday. Houston, znowu nadaje. Tak jest. No dobra. Wróżka, wróżka do Zello, Halo Studi, nie? Tak. Fajny? To jest 520, to jest 520S. Tego można zasilić 12 V. Można coś powiedzieć na ten temat. Tego można zasilić 12 V. A ten jest tylko na 117 lub 220, 240 V. Co 230? Ten jest na 117, na 230 i na 12. Ja się zmachałem. Patrzcie, tutaj jest fajna gałeczka. Ale się nie rusza skala, haha. Bo to chyba trzeba odblokować, nie? A na drugim? Na drugim chodzi. VFO. Masz zadanie do wykonania. No. Właśnie. Albo w transporcie się to zgodziło, nie? No, być może, nie? Tu tarcza jest luźna. To RIT, to nie. Tutaj jest wskaźnik AK, IP, RF, HF. Tu jest TUNE, CW, USB, LSB. No tutaj będzie zadanie do wykonania. Bo to jest ta pełna z lampami, ze wszystkim, nie? Najpierw trzeba zrobić te VFO, wiesz? Mówię, jak włączysz, to jak szumi, co jak. Nie włączę go teraz, bo trzeba by było go tutaj ten kabelek przerobić. I o, tu jest miejsce na mikrofon nawet. Ty masz tylko jedną pluszkę do wydmucha. No i ten mam swój, o ten. A, no, no. To musisz w tych dorobić. No. Stary Kenwooda, fajny. Teraz będzie więcej czadu. Tak, będzie więcej czadu. Tu po prostu, po prostu w transporcie ktoś memory dostawił i wiesz, jest zapamiętana jedna częstotliwość. No. To luźne. Tutaj się nie da, widzisz, jest przekładnia, wszystko pracuje. A tutaj tak jakby było odseparowane. Nie wiem, czy to wyciągnąć, wcisnąć? Nie. Może być, że coś wypadło w środku. Zaraz, pobadamy. Masakra. Trochę tu ciemno. Trzeba będzie z tym na warsztat się przejść. O, już pika. Jezu, jak płynie ze mnie. Zaraz będziemy wiedzieć, co w środku. A, już się zaczyna, dobra. Co? No nie, no mówię, że już rozkręcanie już się zaczyna ten. Ta. Na prawa. Normalnie jak Krzysiu. Jak Krzysiu Z. Nie no, bez jaj.
mówię, że u Kuzia laptop działał, nie? A tutaj to jest tak uzasadnione. To jest odwrotnie. To jest odwrotnie. Nie działa i zacznie działać. Tak, tak. To jest... No i Janek jeszcze nie podaje zasilania, więc tak na krótko. Nie, nie, tutaj dopiero na warsztacie się poda zasilanie. Tutaj nie będziemy teraz tego opalać. Tam mam gaśnicę. O kurde. A tu masz kran. No ale tam to jest możliwość, wiesz, wyrzucić to przez drzwi, a tutaj to przez okno daleko potem lecieć. Nie odkręcę, kurde, tym małym. Zaraz zobaczymy. Może znajdę większy gdzieś. Krętak. Adam, nie otwierałeś tego S-a, tego 520S? Te śruby takie mocno dość tam zapieczone. Nie, Adam pewnie otwiera, ale on robi teraz w remontach, to ma dużo siły. Masz wyłączony mikrofon, Adam. Moment. Mówił, że śruby nie są oryginalne, ja użyłem takie, jak ja się tam. I mówię, że teraz masz krzepę, bo robisz te remonty, nosisz, to dość mocno skręci. Ja tu też coś mam na to okazję. Młotki w domu, młotki. Ty, nie da się, kurde, ty śruba uwa. Wiesz, że chyba i tak trzeba będzie? Jest ukręcony ten w środku, w śrubce. Kawałek gumki recepturki może pójdzie. Obcinaczki lecisz nimi i odkręcasz. Dlaczego ura? Zrobi lifehacka od razu. Jezu, jakże mnie płynie. Widać, że jestem chory, co? Zobaczcie, co się dzieje. Jezu. Następne obcinaczki od Krzysia o rozwalę. Może o tak o. Pewnie wkręcił takie ten. Nie, tu trzeba dobre kombinerki, a tutaj nie mam. A weź to do drugiego rozkręć, tamten łatwy. Ale to ja chcę tego zobaczyć, czemu niech skala nie działa. Aha, okej. Jak robić, to tego będę, nie tego. No nie, no tak. A to obydwa są niesprawne? Jeden jest sprawny. Nie, obydwa są niesprawne. Tak? Aha. Nie, no nie pójdzie. Panie, czym żeś ty to dokręcił? Mówię, że ma dużo siły teraz. Może tym płaskim takim. Gdzie no się obraca mi śrubokręt? Albo? Skrętarko. Tak, impaktem przyjebałem i tak to się skończyło. No, udarem. Nie ma opcji. Nie rozbiorę wam tego nawet. Tutaj. Może nożem podważ, Janek, trochę od spodu. Nie, nic z tym nie idzie. Bo jak nie ma czym kręcić, bo śrubokręt kręci. Soko tam, co to tam idzie w rąk, teraz będzie w palec. Nie. Się obrócił ten, a tym małym ci nie daje. A ja czuję, że już mnie łamie. Zobaczcie, jak ze mnie płynie, kurde, jak skaczki. Szkoda płaskiego, bo to zaraz kręci. On już obrócony jest też. A taki fajny do kostek. No. Flexą to rozkręcę, jak zajdę do garażu. Obskakuje. W aucie jak śruba nie idzie, to się bierze młota i wali. Tak. A tu szklane lampy są. Ja tak, bo zaraz tutaj palnikiem podciął. No też można. Co się dzieje? No nie ma roboty, słuchajcie.
moment. Poty wybiło, kurde. Ja pierdziela. O, jakąś gumkę znalazłem. Pod rur. Czym by to rozkręcić? Może bym znajdę jakieś tu kombinerki domowe. A ta szczypce do zębów, Janek? Co? Czy co mam? Szczypce do zębów. Nie ma. Nie, to żabkę trzeba. To żabkę gdzieś może znajdę. Żabkę. Nie wiem, czy już cisnę. Się jakoś dziwnie rozjeżdża. Nie, się rozjeżdża tutaj, o. Może zaciśnie. Cicho. Zrobię jak Krzysiu za. Nie pójdzie tym. Co? I kwasta. Pójdzie, może się ruszyło trochę. Ale numer. Taki gorący wkrętek. Nie. Dobra, nie ma co, tylko trzeba walić tym na warsztat i w następnym odcinku coś będziemy z tym działać. Nie. Czekajcie, gdzie ten OBS? Muszę wyłączyć nagrywanie.